Naszą dzisiejszą podróż po Beskidzie Niskim rozpoczynamy na rozkrzyżowaniu dróg z Chyrowej do Mszany w kierunku Olchowca, ale najpierw mijać będziemy wieś Rupianka, wieś założoną w XVI wieku, która słynęła z produkcji ropy naftowej, którą odkryto w Rupiance już pod koniec XVIII wieku. Znajdowała się ona w piaskowcach jednostki Magórskiej. W latach świetności, w szybach o głębokości nawet 300 metrów, znajdowała się ropa, którą pompowano przy wykorzystaniu pracy aż 150 robotników. I ropa była transportowana do rafinerii Ignacego Łukasiewicza, pierwszej rafinerii ropy naftowej na świecie. W Rupiance założono nawet szkołę górniczą Rupianka. A w 1907 roku wybudowano ropociąg do Targowic, do stacji kolejowej. W latach 20. nastąpił spadek wydobycia ropy naftowej. W 1947 roku wysiedlenie na mocy akcji Wisła, a w 1965 roku likwidacja kopalni. W Rupiance mieszka dzisiaj zaledwie około 10 mieszkańców. Wjeżdżamy w tym momencie do Olchowca. Olchowiec, wieś założona w XVI wieku. Przed II wojną światową zamieszkiwało miejscowość około 500 ludzi. Po II wojnie światowej nastąpiło przesiedlenie większości mieszkańców w głąb Związku Radzieckiego. Wjeżdżamy teraz na pierwszy współczesny mostek i w oddali widzimy most kamienny z XIX wieku, wybudowany nad potokiem Olchowczyk. I zaraz na wprost będziemy widzieć największy zabytek wioski, czyli cerkiew, pod wezwaniem przeniesienia relikwii świętego Mikołaja. Pierwsza, no w zasadzie świątynia, była tam już pod koniec XVII wieku. Jednak źródła mówią o trzeciej chronologicznie świątyni z 1792 roku. Pierwsza cerkiew wówczas tam została postawiona. W 1934 roku stara cerkiew została rozebrana i została zastąpiona nową cerkwią, nowym budynkiem. Po II wojnie światowej została poważnie uszkodzona. Zajmijmy się teraz przez chwilę, proszę Państwa, tutaj murem. Mur, który widzimy, i napis jest świadectwem pierwszej świątyni z 1683 roku. Inskrypcja na tych kamieniach głosi: ten mur dał zbudować sługa Boży Chrikoryj Łukacz, oraz data 8 maja 1683 roku. Także widzimy, jak daleko sięga historia tego obiektu. Po wojnie cerkiew zniszczona popadała w coraz większą ruinę. Dzieła zniszczenia dopełniła akcja Wisła i wysiedlenie tutejszych mieszkańców. W latach 50. władze PRL zamierzały całkowicie zniszczyć nawet to, co zostało ze świątyni, co spotkało się jednak z zdecydowanym protestem okolicznych mieszkańców, którzy doprowadzili do odbudowy i gruntownego remontu cerkwi. Od 1987 roku miały miejsce nabożeństwa grekokatolickie. Obecnie również jest to również wykorzystywana cerkiew na potrzeby nabożeństw rzymskokatolickich. Tak jak wspomniałem, w latach 80. i 90. gruntowny remont i wyposażenie cerkwi. Cerkiew charakteryzuje się konstrukcją zrębową, orientowaną. Jest budynkiem trójdzielnym. Presbiterium widzimy z zakrystią, nawa oraz babiniec z przedsionkiem. Dach kryty blachą z charakterystycznymi kopułami. Cerkiew została zbudowana na planie prostokąta, czyli symbol arki, życia na łodzi, rzymskiej wędrówki, żeglowania po oceanie zdarzeń w kierunku Królestwa Niebieskiego. Widzimy teraz również mur kamienny, charakterystyczny element architektury cerkiewnej. Jest to
taki stały motyw wykorzystywany przy cerkwiach, mury kamienne czy to mury drewniane. One pełniły również taką funkcję, które budowały atmosferę pewnej wspólnoty, bezpieczeństwa, okalały teren święty, teren cerkwi od świata zewnętrznego. I na koniec spojrzenie na ten piękny kamienny most o bardzo solidnej konstrukcji. Most nad potokiem Olchowczyk. Zmierzamy teraz w kierunku Polan. Na szosie skręcamy w lewo, na głównej szosie. I kilka słów na temat historii Polan. Polany swoją nazwę zawdzięczają wypasowi bydła, który był prowadzony na tych właśnie okolicznych polanach. Wieś została założona w XVI wieku, a parafia działała już od 1747 roku. W dwudziestoleciu międzywojennym w Polanach była usytuowana bardzo ważna placówka Straży Granicznej. Obecnie największym zabytkiem jest cerkiew świętego Jana Chryzostoma i równocześnie kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Kilka słów na temat historii tego obiektu, który za chwilę będziemy mogli podziwiać na wprost. Pierwsza cerkiew, pierwsza świątynia została zbudowana w tym miejscu, które jest zbliżone do obecnego, tak, czyli tutaj nieco na wprost. Była to cerkiew z XIX wieku, zbudowana w stylu zachodnio-łemkowskim. Została ona spalona podczas I wojny światowej. Na początku XX wieku mieszkańcy podjęli starania o budowę murowanej świątyni. Nastąpiło to przy wydatnym wsparciu łemkowskich imigrantów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Plan cerkwi był bardzo ambitny. Została ona zaprojektowana w stylu cerkwi kijowskich na planie krzyża greckiego i została przykryta okazałą kopułą. W założeniu projekt miał być bardzo bogaty, bogato zdobiony i bogato wykończony. Jak wiemy, historia tych terenów zapobiegła i przeszkodziła takiemu bizantyńskiemu, bogatemu wykończeniu. Wchodzimy teraz do środka, na tyle, na ile można. Zobaczymy tutaj fragment wnętrza cerkwi, równocześnie kościoła rzymskokatolickiego. I wróćmy tutaj do historii tego obiektu. W 1944 roku, w wyniku wydarzeń II wojny światowej, budynek bardzo poważnie ucierpiał, został poważnie uszkodzony, a od lat 50. miał miejsce spór o własność i użytkowanie świątyni. Spór ten rozgorzał pomiędzy grekokatolikami i rzymskimi katolikami. Przez 20 lat po wojnie nikt nie chciał cerkwi wyremontować, odbudować, a nabożeństwa były odprawiane w prywatnych domostwach czy mieszkaniach. Poważny remont zakończył się w 1971 roku, również przy udziale środków pochodzących od imigrantów ze Stanów Zjednoczonych. Także ludzie przysyłali pieniądze, datki po to, aby wybudować ten kościół. Ale wciąż trwały spory pomiędzy rzymskimi katolikami i grekokatolikami. Doszło nawet do wyroku sądowego z 1982 roku, na mocy którego oba wyznania miały wspólnie użytkować świątynię, do czego jednak nie doszło. Dopiero ten spór został zakończony w 1992 roku, kiedy zapadła decyzja i ugoda, na mocy której oba wyznania odprawiają swoje nabożeństwa w tym właśnie kościele. Udajemy się teraz w kierunku Huty Polańskiej, drewniany most, i zaraz ta droga wijąca się wstążka asfaltowa zmieni się w drogę gruntową, kamienistą, jak widzimy właśnie w tym momencie. Huta Polańska została założona w XVI wieku. Ta miejscowość swoją nazwę zawdzięcza hucie szkła. Proszę Państwa, w XIX wieku mieszkańcy Huty Polańskiej byli w większości wyznania rzymskokatolickiego. Niemniej jednak, ze względu na dużą odległość do Nowego Żmigrodu,
gdzie była najbliższa parafia, najbliższy kościół. Uczęszczali oni na nabożeństwa unickie w Ciechani, dzisiaj również opuszczonej wsi. Mieszkańcy podjęli jednak decyzję o budowie kościoła i pierwszym takim konkretnym wydarzeniem był rok 1902, kiedy to Jan Frankiewicz zapisał pole pod budowę kościoła. Parafia miała obejmować również swoim zasięgiem pobliskie polany, gdzie mieszkało również sporo katolików. I właśnie początek XX wieku upłynął pod znakiem gromadzenia środków i materiału na budowę. 8 sierpnia 1935 roku miał miejsce oficjalny początek budowy. Udało się wówczas wylać fundamenty i zgromadzić kamienie do budowy kościoła, który za chwilę będziemy tutaj widzieć po lewej stronie, na takim lekkim wzniesieniu, otoczony również kamiennym murem. Widzimy go w tym właśnie momencie. W 1938 roku stały już kamienne mury kościoła, a w 1939 udało się pokryć blachą dach oraz wstawić okna. I tutaj docieramy do tragicznej historii tego miejsca. Poświęcenie świątyni było zaplanowane na pierwszą niedzielę września 1939 roku. Niestety ze względu na wybuch II wojny światowej do tego poświęcenia nie doszło. Wieś została spalona, kościół znacznie ucierpiał podczas bitwy Walgo-Przełęcz-Dukielską, bardzo krwawych wydarzeń. I następnie wieś została opustoszała, a kościół popadał w ruinę. Taka sytuacja miała miejsce aż do lat 80., kiedy to kościołem zainteresował się ksiądz Jan Delekta. I podjął on starania na rzecz odbudowy kościoła w Hucie Polańskiej. 8 listopada 1998 roku miało miejsce poświęcenie kościoła pod wezwaniem świętego Jana z Dukli i świętego Huberta. Teraz właśnie obecnie w ciągu roku mamy okazję uczestniczyć w dwóch właśnie odpustach w tej świątyni. Jak widzimy, świątynia zbudowana z kamienia, pokryta blachą, okna gdzieniegdzie wypełnione z witrażami. I zaraz będziemy widzieć również pomnik, który został usytuowany przed kościołem. Jest on poświęcony żołnierzom wielu wojen, mieszkańcom i przyjaciołom poległym w tych czy innych terenach. Daj Panie wieczny odpoczynek. Właśnie ten kościół w Hucie Polańskiej jest przykładem tragicznej historii tego terenu. Jakże wielki paradoks. 100 lat blisko budowy tego kościoła. Starania były podjęte i został on wybudowany wtedy, kiedy parafian w tej wiosce w ogóle już nie było. Dziękuję bardzo za uwagę.